Hejka, z tej strony Klaudia Kupiec. Tak spontanicznie pomyślałam, że w międzyczasie, kiedy się ogarniam, to sobie pogadamy. A temat, który na dziś przygotowałam, to są prace, jakich w życiu się podjęłam. Na początek wjechała baza z Charlotte. No i słuchajcie, ja od zawsze chciałam pracować. Zawsze chciałam mieć własne pieniądze, zarabiać na siebie, więc pierwszą swoją pracę zaczęłam, mając chyba 14 lat, bo było to w gimnazjum. No i nie była to najprzyjemniejsza w życiu praca, bo uwaga, roznosiłam listy i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co to były za listy i w ogóle. Ja tą pracę dostałam jakoś tak po znajomości, trochę chyba na nielegalu, bo nie miałam nawet 16 lat. Na dekolt nakładam sobie bazę z Rimmela i słuchajcie, ta praca była naprawdę ciężka, bo to były listy imienne i ja je musiałam dostarczyć do konkretnego mieszkania, nie że tam wrzucam gdzie popadnie, tylko każdej osobie po kolei. Jeździłam po moim miasteczku, które okej, nie jest jakieś super duże, ale still, jest tam z 20 tysięcy osób. Oczywiście nie miałam listu dla wszystkich, ale i tak tych listów było bardzo dużo. Pracowałam cały weekend z siostrą, od rana do tak naprawdę wieczora. Rozwoziłyśmy po jakichś dzielnicach, po których wolałabym się nawet nie szlajać. I słuchajcie, mija weekend, ja dostaję wynagrodzenie w kopercie i było tam 50 zł. 50 zł na spółę z siostrą za 2 dni, czyli dostałam 25 zł za 2 dni, 12,50 za dzień, a robiłam to kilka godzin dziennie. Całe szczęście, że jeździłyśmy rowerem i miałyśmy w miarę fun z tego, no ale i tak, no nie wydaje mi się to godnym wynagrodzeniem. No i pamiętam, że ta praca skutecznie jakoś mnie zniechęciła do poszukiwania później pracy w gimnazjum i uznałam, że chyba jednak wolę te 5 zł do szkoły od rodziców niż zapierdzielanie cały weekend za 25 zł. Podkład, który nałożyłam, to CC Krem z It Cosmetics, mega go lubię ostatnio, więc była to jedyna praca na nielegalu w tak młodym wieku. I później zaczęłam pracować już w liceum, bo ja w liceum nie mieszkałam już z rodzicami i dostawałam 100 zł na tydzień. Wtedy jakoś dawałam radę przeżyć za te pieniądze, ale no dzisiaj to chyba byłoby średnio realne. Ale żeby mieć jakieś dodatkowe pieniądze na swoje zachcianki, to weekendami pracowałam jako hostessa. I to były, wiecie, takie proste prace, typu jakaś degustacja, stałam z jakimś produktem, albo odhaczałam ludzi na liście, na jakichś zamkniętych imprezach. By the way, bronzer, który nałożyłam, to taki z Eveline. No więc nie była to jakaś super wymagająca praca. Ja wiem, że wielu osobom hostessowanie kojarzy się trochę średnio. I ja też miałam takie podejście, jeśli chodzi o pracę hostessowania, bo kojarzyło mi się to z Ring Girls i wiecie, no takimi trochę roznegliżowanymi dziewczynami, dlatego ja zawsze przed przyjęciem jakiegoś zlecenia się pytałam, jakie będą stroje i tak dalej. Raz tylko popełniłam ten błąd i pracowałam 12 godzin albo więcej w szpilkach. W normalnej strówie, wiecie, jakaś tam dłuższa sukienka, ale miałam na sobie szpilki i dla mnie to był jakiś koszmar. Pamiętam, że już pod koniec tej pracy się rozpłakałam. Ten przełożony zaczął mnie wyzywać, co ja w ogóle odwalam, a ja poszłam sobie gdzieś tam z boku i po prostu się popłakałam, bo jak zdjęłam te buty na przerwie, to już potem nie byłam w stanie ich wcisnąć na stopy i to był taki chyba przełomowy moment, że wtedy uznałam, że ja chyba więcej nie chcę tak pracować, ale nie do końca wdrożyłam to w życie. W tym samym okresie w liceum też próbowałam swoich sił w castingach do reklam i rzeczywiście zrobiłam 3 reklamy, więc fajnie dodatkowy taki zastrzyk gotówki, szczególnie, że wtedy reklamy były naprawdę super płatne. Zrobiłam ich raptem 3, więc niedużo. Ale było to jak wynagrodzenie za 3 miesiące pracy, więc naprawdę super i pamiętam, że te pieniądze sobie odkładałam i miałam na wakacje i na aparat na zęby, który potem mnie wykluczył z tych castingów do reklam, no bo rzadko kiedy widuje się w reklamach osoby z aparatem na zębach, no ale wiecie, to był mój kompleks, chciałam to naprawić i wiedziałam, że w przyszłości może mi się to po prostu opłacić. Teraz nakładam mokry róż i jest to Eveline Wonder Match. No dobra, ale co było dalej, bo przecież w okresie licealnym jeszcze utrzymywali mnie rodzice, płacili mi za mieszkanie i dawali pieniądze na życie, a po liceum zaczęłam się utrzymywać od razu sama. Mój plan był taki, że nie idę na studia, robię sobie gap year. Dużo osób mnie straszyło, że nigdy już nie wrócę na te studia. Ja uznałam, okej, no to nie wrócę, jeśli podejmę taką decyzję, no to spoko, to znaczy, że bardziej mi się to opłaca. No i rzeczywiście tak to się skończyło, ale od razu po liceum zaczęłam zarabiać. No i co, po liceum wróciłam do hostessowania, ale tym razem było to inne zlecenie, takie wiecie, dłuższe, bo była to w zasadzie praca
prawie na cały etat. Tam było 6 godzin dziennie, więc miałam o tyle ten komfort, że wiedziałam, że będę miała z tego stałe wynagrodzenie, a nie tylko wtedy, kiedy akurat będzie jakieś wydarzenie w mieście i będą poszukiwać hostessy. I była to praca dla branży tytoniowej. Pewnie każdy z nas kojarzy dziewczyny, które stoją i opowiadają o pewnym produkcie. Nie będę tutaj go promować, bo jest to dla osób powyżej 18 roku życia, więc już pomijmy, co to była za firma, ale pamiętam, jak ja poszłam na tą rozmowę i wyszłam z niej. I ja wiedziałam, że będę miała tą pracę, zadzwoniłam do mojej mamy i po prostu byłam w siódmym niebie, że jak to ja, mająca dopiero co skończone 19 lat, będę zarabiała 30 zł za godzinę na rękę. No ja naprawdę nie dowierzałam, że będę miała tak dobrze płatną pracę w tak młodym wieku, bez jakiegoś większego doświadczenia. Najważniejsze były tam, wiecie, takie umiejętność nawiązywania kontaktu, jakieś wyjście do ludzi. No nie jest to na pewno praca dla introwertyka. Chyba, że introwertyka, który ma jakieś zapędy masochistyczne. No bo wiadomo, że tam trzeba podbijać do ludzi, zagadywać, no nie bać się tego odrzucenia. Większość ludzi z wami nie będzie chciała gadać i tak dalej. Ale do brzegu. Ja stałam na stacjach benzynowych w Warszawie albo okolicach, bo tak naprawdę nie miałam stałego punktu. Każdego dnia potrafiłam jeździć do innego i to było strasznie upierdliwe, bo jednego dnia pracowałam w ząbkach, innego dnia pracowałam prawie że w Łomiankach. No i szukanie tych miejsc, jeżdżenie po nich, non-stop, jakaś inna lokalizacja, nie znam ludzi. No i w dodatku pracowałam sama, więc no nie było za bardzo z kim pogadać, chyba że akurat ktoś, kto pracował na tej stacji, był chętny do rozmów, to wtedy po prostu spędzałam czas na rozmowach z tymi ludźmi. No bo wiadomo, że dużo osób się spieszyło, ja ich próbowałam zaczepiać, oni za bardzo nie chcieli gadać, no plus taki, że ja wtedy nie miałam parcia na sprzedaż, tylko bardziej, żeby uświadamiać, że coś takiego w ogóle jest, zainteresuj się, a nie miałam żadnego targetu, że mam sprzedać 30 urządzeń, więc naciskaj tych ludzi, żeby kupowali. Bywały różne dziwne sytuacje, że jacyś ludzie mnie zaczepiali. Pamiętam, jak jakiś facet podszedł do mnie, kiedy ja stałam biedna na tej stacji, spytał, czy może nie chcę masażu stóp, bo tak stoję. Kumacie to? Stary chłop do młodej dziewczyny podbija i proponuje masaż stóp. No dramat. Oczywiście się nie zgodziłam. No więc kilka takich dziwnych sytuacji było. W ogóle teraz robię sobie piegi takim mokrym bronzerem z Inglota z Komunikatywnie. No i powiem wam, że pracowałam tak nawet długo, bo przez cały okres trwania tego projektu, nie wiem, może to był rok, może nie cały, może z jakieś 8 miesięcy, nie pamiętam już dokładnie. Przypomniała mi się jeszcze jedna historia ze stacji w takiej średnio bezpiecznej dzielnicy Warszawy. Ja sobie nawet z tego sprawy nie zdawałam, ale okej. I miałam tam być do chyba 20 jakoś tak. No i na tej stacji około 20 właśnie przyjechała sobie policja po jakąś tam herbatę i w ogóle. No i ja ich nie mogłam zaczepić, bo oni byli w pracy, takich osób nie mogłam zaczepiać, więc nic tam do nich nie mówiłam, ale oni zaczęli do mnie zagadywać. Więc chwilę sobie z nimi pogadałam, kiedy oni czekali na tą herbatę i oni zaczęli mi mówić, że ojej, ty będziesz wracać komunikacją do domu o tej godzinie tutaj, my tutaj niedawno robiliśmy pościg za jakimś niebezpiecznym kolesiem i w ogóle. No i trochę mnie przestraszyli, po czym mi mówią, że jak gdzie mieszkasz, to cię odwieziemy. Ja takie say what? No i finalnie naprawdę wsiadłam w to auto policyjne z tyłu, gdzie miałam poblokowane wszystkie klamki i zawieźli mnie do centrum, ale jak byliśmy przy patelni, to dostali jakieś wezwanie, więc powiedzieli, że no musimy ciebie tutaj, Klaudia, wyrzucić, bo musimy jechać dalej. No i to było takie komiczne. Zatrzymali się przy tej patelni, wychodzi policjant, otwiera mi drzwi, bo ja oczywiście sama nie mogłam ich sobie otworzyć i ja na to im mówię, dzięki chłopaki za podwózkę i się pożegnaliśmy. Takie historie 20-letniej Klaudii. Teraz sobie nałożę puder rozświetlający. To jest mgła pudrowa z Paese. Po tych kilku miesiącach projekt się skończył, więc i ja zostałam bez pracy, ale gdzieś tam osoby z firmy zapamiętały mnie i odezwały się z propozycją innego stanowiska. Przez chwilę pracowałam w biurze, potem na słuchawce. I miałam dzwonić do ludzi, którzy już używają tego urządzenia, proponować jakiś nowszy model albo opowiadać o aktualnych promocjach, bla, bla, bla. No i to też była niewdzięczna praca, ludzie nie chcieli słuchać i w ogóle, więc trochę w tych moich pracach odrzucenia się nauczyłam. Obyłam się z tym, więc już w ogóle to na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia nie robiło. Jakoś 21 lat sobie pomyślałam, że kurde, no ja nie chcę tak pracować całe życie tylko dla hajsu. Pracy, która nie sprawia mi jakiejś satysfakcji. Jedyne, co mi sprawiało satysfakcję, to ludzie, z którymi wtedy pracowałam i z którymi do dzisiaj się trzymam, więc to jest super. Tak sobie pomyślałam, że mogłabym zarabiać mniej, ale przynajmniej w
pracy, która będzie mi sprawiała fun. Na powieki nakładam sobie paletkę Dr. Ireny Eris. Wybaczcie, że jest tak uwalona. Ten bronzer i ten róż z rozświetlaczem. I tym sposobem po godzinach zaczęłam sobie pracować dla agencji PR-owej. Robiłam tam, można powiedzieć, że taki staż, bo po raz pierwszy uczyłam się prowadzić biznesowe konta na Instagramie, a dokładnie były to Instagramy restauracji w Warszawie i o ile ja jeść bardzo lubię, o tyle branża gastro jest mi totalnie obca i jakoś nigdy nie pracowałam jako kelnerka, ominęło mnie to. Nie ogarniałam, jakie są tam struktury, jak to działa i w ogóle, więc no nie za bardzo to czułam i pracowałam tam chyba tylko z pół roku, jakoś tak, ale był to mega intensywny okres w moim życiu, bo ja pracowałam jakby po godzinach. Taki sobie grafik ustalałam, że od 12 do 20 pracowałam na tej słuchawce, a od około 7 do 11.30 pracowałam dla tej agencji zdalnie. Więc tak, pracowałam po kilkanaście godzin dziennie, ale przynajmniej miałam jakąś taką motywację, żeby się trochę odsunąć od tej pracy, która mi nie sprawia fanu. Po jakimś czasie zaczęłam być tam trochę bardziej gościem i rzuciłam ją pizdu. W sumie teraz tak sobie pomyślałam, że rzuciłam ją bez żadnego planu. Nie miałam żadnej pracy nagranej, ale wiedziałam, że sobie poradzę, miałam jakieś pieniądze odłożone, więc nie miałam w sobie jakiegoś takiego strachu. I po jakimś czasie rozpoczęłam pełnoetatowo pracę w agencji PR-owej. Tym razem już w branży, która trochę bardziej mnie interesowała, bo była to branża beauty. W tej agencji też się dużo nauczyłam tak od strony klienta, wprowadzania jakichś nowych produktów na rynek i tak dalej, bo tym właśnie się zajmowałam i tam nadzorowałam sklep, ale no miałam już w pewnym momencie tyle obowiązków, że nadzorowałam sklep online, wysyłałam paczki, przygotowywałam paragony, pakowałam te paczki, uzupełniałam stany magazynowe, prowadziłam social media, robiłam grafiki, ustawiałam reklamy, no byłam totalnie od wszystkiego i trochę od niczego i po roku dostałam propozycję pracy w branży biżuteryjnej. Żel, który nałożyłam na brwi, jest z Benefita. No, dostałam propozycję pracy w branży biżuteryjnej, odbyło się to na sesji, kiedy byłam modelką i zaproponowali mi pracę, kiedy się dowiedzieli, czym się zajmuję w obecnej pracy i że nie za bardzo jestem z niej zadowolona ze względu na to, że robię tam totalnie wszystko. I tym sposobem stałam się po jakimś czasie brand managerem marki biżuteryjnej, której chyba w ogóle najwięcej się nauczyłam, tak myślę, bo tam prowadziłam social media, robiłam też dużo innych rzeczy, ale przynajmniej były to rzeczy, które bardziej sprawiały mi fun, bo organizowałam sesje zdjęciowe, wymyślałam jakieś kampanie, trochę współpracowaliśmy z Influ. No, dużo, dużo rzeczy też takich fajnych, kreatywnych. Mogłam też sobie wypracować jakąś taką swoją estetykę, bo na to był bardzo duży kładziony nacisk. No i co? To była moja ostatnia praca na etacie. I właśnie sobie uświadomiłam, że ją też rzuciłam bez żadnego planu, jak tą poprzednią. I w ogóle moje życie tak zawsze wyglądało, że jak mi się już w pewnym momencie przestało podobać i czułam, że narasta we mnie jakaś frustracja, że jestem nieszczęśliwa, to szłam i się zwalniałam, bo wiedziałam, że sobie jakoś poradzę, że mam jakieś oszczędności i że po prostu dam radę. A w takich sytuacjach też jakoś czasem łatwiej wziąć się w garść. Kiedy jesteście, wiecie, postawieni w takiej trudnej sytuacji, to człowiek często najbardziej się wtedy rozwija. Więc ja rzuciłam tą pracę, rozkminiałam, czym ja w ogóle mogłabym się zajmować. Przecież to, co robię, w ogóle nie ma sensu i tak dalej. Aż któregoś dnia stworzyłam materiały dla klienta jako UGC i tak już w sumie zostało. I był to czas, kiedy UGC jeszcze nawet nie był popularny. Ja nie wiedziałam nawet, że to ma taką definicję. Pewnego dnia wyszłam z propozycją współpracy do jednej marki odzieżowej, na którą miałam fajny pomysł. Oni w to poszli, ale ja nie chciałam pracować na etacie, więc zaproponowałam po prostu dostarczenie im tych materiałów, żeby sobie mogli je wykorzystywać. Oni w to weszli, więc fajnie. No i tym sposobem zrobiłam pierwsze materiały UGC. I tak od tamtej pory sobie działam, a brwi wypełniłam sobie tą kratką z Maybelline. No i myślę, że właśnie to pierwsze zlecenie jako UGC, nie wiedząc, że jest to UGC, było dla mnie takim punktem zwrotnym, bo wtedy zaczęłam tworzyć więcej, robić sobie portfolio i cisnąć to, żeby móc zaproponować takie współprace innym markom, też z innych branż, bo wiecie, ja tą pracę jako brand manager mega lubiłam i wyżywałam się tam kreatywnie, ale niestety czułam, że no nie mam totalnie czasu i przestrzeni, żeby się jakoś rozwijać we własnym zakresie, budować markę osobistą i tak dalej, a miałam mnóstwo pomysłów, tylko wiecie, jak ja spędzałam 8 godzin
na siedzeniu na telefonie, często nawet więcej, to nie miałam potem ochoty wyciągać go do swojego użytku, więc to był dla mnie taki bardzo ważny punkt na osi czasu mojej kariery, bo ja będę zawsze mega dobrze wspominać tą pracę, mega dużo się w niej nauczyłam i było wszystko super, ale cieszę się, że poszłam w trochę innym kierunku, a na rzęsach standardowo ta maskara z Maybelline. No i co, na etacie nie pracuję już 2 lata i jakoś sobie radzę jako UGC creator, ale w sumie nie tylko, bo zdarzyło mi się prowadzić jeszcze TikToki kilku marek. Czasem robię jakieś sesje zdjęciowe, współpracę na Instagramie, ale współprac akurat robię bardzo mało, bo zawsze pilnowałam tego, aby mój Instagram nie stał się tablicą reklamową. Ja sama nie lubię obserwować kont, które w ciągu miesiąca publikują reklamy 5 różnych firm z kremami do twarzy. Cieszę się, że mam jakieś inne dochody poza tym, bo właśnie dzięki temu nie muszę przyjmować wszystkiego, co mi proponują. Na ustach konturówka Dekis Lips z Paezem w odcieniu 01. Powiem Wam, że to jest niesamowite, jak to życie się toczy, gdzie nas prowadzi, bo ja kilka lat temu nie miałam pojęcia, gdzie będę i w sumie mam dalej takie coś, że jak ja mam sobie siebie wyobrazić za 5 lat, no to nie wiem, co będę robić, słuchajcie. I zobaczcie, zaczynałam roznosząc listy za 12,50, a teraz w sumie żyję sobie życiem, jakim zawsze chciałam żyć i jestem szczęśliwa, mam dużo spokoju w swoim życiu, co jest dla mnie turbo ważne i mega to doceniam. I oczywiście są aspekty, które może chciałabym zmienić i w ogóle chciałabym kupić sobie własne fajne mieszkanie, jakiś apartament zarąbisty, no ale nie stać mnie jeszcze na niego, a boję się kredytów, więc nie wiem kiedy i czy kiedykolwiek będzie mnie na takie stać. Ale tak pod koniec dnia jestem naprawdę zadowolona z tego, co robię, jak żyję i no fajne jest to życie. Dajcie znać, jaka była Wasza pierwsza praca i czy też była tak żałośnie niskopłatna co moja. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!